nazywam się Maria Łaba, pracuję w Zakładzie Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku. Ja zaczynając pracę, to nie myślałam o prosektorium. Miałam na myśli pracę histopatologiczną. W Zakładzie Patomorfologii pracuję prawie 50 lat. Pracę, którą wykonuję, bardzo lubię. Nie wyobrażam sobie innej specjalności, ponieważ jest bardzo ciekawa. Ja wykonuję taką pracę, która właściwie ma na celu wyłonienie materiału, który ewentualnie dalej będzie musiał być badany. Teraz już bardzo mało sekcji robię, bo robią raczej młodsi koledzy, którzy się szkolą. No, są koledzy bardziej wrażliwi, a jeżeli chodzi o pomocników sekcyjnych, no to rzeczywiście oni, niektórzy, się nie nadają do takiej pracy. Koledzy robią półtorej do dwóch godzin sekcję, a ja po tylu latach o wiele szybciej. To zależy od tego, jakie doświadczenie ktoś ma. Zasadnicza nasza praca to jest właśnie pobieranie również. Punkcje robimy i cienkoigłowe różnych guzów. Robimy badanie całego materiału po zabiegach i robimy też badania śródoperacyjne w czasie zabiegu. Materiał w czasie zabiegu trafia do nas, do laboratorium. Ja go oglądam, pobieram odpowiednie wycinki i laborantka przygotowuje z mrożaka preparat. I oglądam ten preparat pod mikroskopem, przekazując rozpoznanie chirurgowi. Chciałabym zachęcić wszystkich lekarzy, młodych lekarzy, którzy kończą studia, żeby podjęli chęć specjalizacji z zakresu patomorfologii, ponieważ praca jest niezwykle ciekawa, trzeba się stale uczyć. To jest też bardzo pociągające,